Boże dzieło w dniach ostatecznych wykonuje ten zwykły człowiek. On obdarzy wszystkim cię, o wszystkim zdecyduje też. Czy sądzicie, że taki człowiek mógłby być tak prosty i nie wart choć wzmianki? Czy jego prawda was nie przekonuje? Czy jego czyny nie wystarczą? Czy jego ścieżką nie warto iść? Skąd niechęć do niego w was? Co sprawia, że postępujecie tak? Uciekacie mu i odrzucacie go. Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam, a słowa te dziś przekazać wam chcę. Zwykły człowiek ten, co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma. Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg. W nim prawda wyraża się, to on źródłem prawdy jest. On drogę wskazuje wam, czy wciąż nie rozumiecie? Czy w tych prawdach wciąż nie widzicie śladów Bożego dzieła? Bez dzieła Jezusa człowiek nie mógłby z krzyża zejść. Bez wcielenia w tym dniu ci, co schodzą z krzyża, nie byliby uznani przez Boga. Nie wkroczyliby też w noc. Przebaczył wam, łaskę okazał wam, a słowa te dziś przekazać wam chcę. Zwykły człowiek ten, co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma.